Hej kochani, chciałam Wam dzisiaj pokazać karteczkę, którą zrobiłam. Jest to karteczka dla pewnej małej dziewczynki, ale tutaj zostawiłam, bo no, karteczka jest jeszcze nie wręczona, dlatego nie chciałam, żeby było widać dla kogo. Zrobiłam ją na białej bazie. Kolekcja papierów, jaką tutaj wykorzystałam, to jest kolekcja z Craft and You, New Baby Born. Właściwie to zostały mi po zrobieniu albumu, zostały mi po prostu ścinki i postanowiłam te ścinki wykorzystać. A że to jest karteczka dla dziewczynki, to bardzo fajnie mi te róże i beże tutaj razem pasowały. Tutaj mam przyklejony kawałek papieru i ten cały panel, ten różowy, jest podniesiony na taśmie dystansowej. Tutaj mamy tekturkę i pod tekturką jest właśnie papier wizytówkowy z wydrukowaną dedykacją dla dziewczynki. Tutaj mamy taką malutką kompozycję z kwiatków. Te cztery są z papieru, natomiast ten jest z fołami ranu, który robiłam sama. Troszeczkę listków i kropeczki emaliowane. Tak wygląda w środku. Tutaj może zostawię troszeczkę. Wykorzystałam właśnie te ścinki, które mi zostały i postanowiłam sobie dwie zrobić tak po prostu połączyć jakby po połowie. Wydziurkowałam tutaj dziurkaczem brzegowym. No i tutaj na papierze życzenia i pół perełki. I z tyłu tylko moje logo. Takie sobie zrobiłam. Słuchajcie, jak chcecie zobaczyć. Złapię ostrość. O, troszeczkę złapało. Takie bardzo proste. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Piszcie, co myślicie, komentujcie, lajkujcie. I oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do subskrypcji kanału. I do zobaczenia w kolejnym filmiku, kochani. Pa, pa!